Temat dzisiejszej lekcji: od wzorków do wzorów. Dzisiaj sobie trochę porozmawiamy abstrakcyjnie, jak konkretne działania zastępować jakimiś symbolami. Generalnie prawidłowości będziemy ustalać i próbować je zapisać w jakiś sposób. Rozgrzejmy mózgi. Zadanie pierwsze: uzupełni zapisy pod rysunkami. I widzimy, że mamy czerwone kropki oznaczone jako 3 razy 3, bo układają się w kwadrat, jest ich 9. I do tego jeszcze dwie niebieskie. W drugim działaniu mamy cztery rzędy po, musimy powiedzieć najpierw, czerwone kropki. Czerwonych kropek jest 3 razy 4. I do tego dodane są jeszcze dwie niebieskie. Następnym mamy czerwonych kropek 3 rzędy po 5 rzędów. W związku z tym działanie 3 razy 5. I do tego jeszcze mamy dwie kropki niebieskie. Pytanie, jakie będzie działanie, jeżeli jest jakaś ilość rzędów nieznana, x. Otóż wiemy, że są trzy pionowe, trzy poziome rzędy są i razy x, czyli razy liczba tych kolumn, dodać 2 do tego. I zapisaliśmy sobie formułę na liczbę kropek. Tak wygląda wzór matematyczny. Zadanie drugie: pole kwadratu wynosi k, a pole trójkąta wynosi t. Połącz każdą z siatkiem z wyrażeniem opisującym jej pole. Czyli tak, literka k symbolizuje pole powierzchni kwadraciku, literka t symbolizuje pole powierzchni trójkąta. Pytanie: z ilu pól powierzchni trójkąta składa się ta figura? Liczymy trójkąciki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 trójkątów, czyli 8, ale trójkąt symbolizuje literka T. W związku z tym 8T. Tu mamy 4 trójkąciki, czyli 4T. Tu mamy 2 trójkąciki i 3 prostokąty, 3 kwadraty. Czyli mamy 3k, 3 kwadraty i 2t, 2 trójkąty. 6k, czyli 6 kwadratów, widzimy na tym rysunku. Kwadratów i 8 trójkątów. Zadanie trzecie. Przyjrzyj się rysunkom, a następnie uzupełnij tabelę. Mamy na rysunkach kwadraty i kółka. Numer rysunku. Pierwszy rysunek. Ile jest kwadratów? Jest 1 kwadrat. 12. Pytanie, jak będą wyglądały następne? Sprawdźmy, jak zamienia się liczba. Tu jest jedynka, tu jest czwórka, tu jest dziewiątka. Spójrzmy sobie, że musimy przyjrzeć się przykładowi, że tutaj mamy w tym rzędzie liczbę, która jest kwadratem tej poprzedniej liczby, czyli 1 do kwadratu to 1, 2 do kwadratu to 4, 3 do kwadratu to 9. Jeżeli zauważymy tą zależność, no to wiemy, że tutaj będzie 4 do kwadratu, czyli 16. Będzie 10, to 10 do kwadratu, czyli 100. A jeżeli liczba będzie wynosiła n, to będzie n do kwadratu. Czyli dowolna liczba będzie do kwadratu podniesiona. Z kółkami mamy taką sytuację, że kółek jest tyle, ile jest kwadratów na jednym boku, razy 4. Bo mamy 4 boki takie. A jak zależy od numeru rysunku liczba kwadratów? Otóż wiemy, że numer rysunku to po podniesieniu do drugiej potęgi liczba kwadratów. W związku z tym prawidłowość jest taka, że jak spojrzymy tutaj, za każdym razem tu jest 4 razy więcej, tu jest 4 razy więcej, tu jest 4 razy więcej. Widzimy, że za każdym razem liczba kółek jest 4 razy większa od numeru rysunku. No to możemy w związku z tym zrobić wnioskowanie, że tu będzie 4 razy 4, tu będzie 40, bo jest 4 razy 10, a
tutaj będzie 4n. Czyli zawsze 4 razy ta liczba, która oznacza numer rysku. Zadanie czwarte. Zosia układała trójkąty w zapałek według pewnej zasady. Spójrzmy na rysunki. Narysuj trójkąt czwarty i uzupełnij tabelę. Znowu musimy odkryć prawidłowość. Zasada jest taka, że mamy trójkąt z zapałek i widzimy, że dokłada do każdego z ramion jedną zapałkę. Później znowu do każdego z ramion jedną zapałkę. W związku z tym na każdym następnym rysunku są o dwie zapałki więcej niż na poprzednim. Liczba zapałek w podstawie, w każdym trójkącie podstawa to jest ta dolna, liczba zapałek za podstawie się nie zmienia. W związku z tym mamy za każdym razem w podstawie każdego trójkąta jest jedna zapałka. Następnie liczba zapałek w jednym ramieniu. W pierwszym trójkącie to jest 1, w drugim to już jest 2, w trzecim trójkącie to jest 3, no to w czwartym pewnie będzie 4, jak dołoży jeszcze. Później będzie, w dziesiątym trójkącie będzie tych zapałek 10 w ramieniu, a w n-tym w ramieniu będzie n zapałek. Liczba wszystkich zapałek. Działanie. Już liczba wszystkich zapałek to zapałka w podstawie plus zapałki w ramionach. Mamy tu policzone zapałki w jednym ramieniu. To musimy pomnożyć tą liczbę na 2, żeby otrzymać plus 2 razy i w ramieniu jest po 1. Łącznie wychodzi 2 razy 1 plus 1, 3. Tutaj mamy znowu jedną zapałkę w podstawie i dwa ramiona po dwie zapałki. Czyli zapałek jest 5. Tutaj mamy jedną zapałkę w podstawie i dwa ramiona po 3 zapałki. W związku z tym zapałek jest 7. Tutaj mamy jedną zapałkę w podstawie plus 2 ramiona po 4, czyli razem mamy 9 zapałek. Tutaj mamy działanie zapałka w podstawie plus 2 razy 10, wychodzi nam 21. I tutaj działanie. Jedna zapałka w podstawie plus 2 razy liczba zapałek w ramieniu. W ramieniu będzie n zapałek. Czyli otrzymaliśmy wzór 1 plus 2n. Oblicz wartość wyrażenia dla podanych wartości zmiennej. Obliczanie wartości wyrażenia dla jakiejś zmiennej polega na tym, że literę zastępujemy w działaniu liczbą i obliczamy działanie. Jeżeli x to trójka, to w związku z tym nie mamy już 3x, tylko mamy 3 razy 3, ponieważ między literą a liczbą, jeżeli nie ma żadnego znaku narysowanego, to jest tam mnożenie zawsze. Czyli 3 razy 3 plus 4. I najpierw wykonujemy mnożenie, a później dodajemy czwórkę. Otrzymujemy wynik 2. Następnie podstawiamy minus 2 w miejsce x minus 2. Resztę przypisujemy wszystko. I mamy 3 razy minus 2 minus 6 plus 4 minus 2. Następnie podstawiamy 1/6 w miejsce x. Czyli tym razem 3 razy 1/6 plus 4. Się skraca. 6 z trójką. Czyli mamy 1/2 plus 4, w związku z tym widzimy, że jest to 4 i 1/2.
Przykład następny, znowu mamy, tym razem mamy dwie literki i trzeba postawić dwie różne cyfry. No to mamy minus 2 przypisujemy i w miejsce x wstawiamy dwójkę razy 2. Plus za y wstawiamy trójkę i liczymy działanie. Minus 2 razy 2 to minus 4. 3 do kwadratu to 9. Więc ostatecznie otrzymujemy wynik 5. Przykład następny. Minus 2. Podstawiamy tym razem minus 4 za x. Natomiast za y podstawiamy piątkę. Mnożenie. Minus 2 razy minus 4 to 8, bo minus razy minus daje plus. A 25 to wynik potęgowania. I wynik wychodzi 33. Następny przykład. Za x wstawiamy ułamek 5 ósmych. A za y pół, czyli 0,5. Skraca nam się dwójka z ósemką. Z 5 czwartych minus zostaje. Zero pięć do kwadratu to 0,25. Tu jest dodawanie. Więc mamy 0,25, żeby to dodać, musimy zamienić sobie na ułamek zwykły. Czyli przepisujemy pierwszą liczbę. A 0,25 to wiadomo, że jest to 1/4. Czyli otrzymujemy wynik minus 4/4. Minus 4/4 to po prostu minus 1. I tabelkę uzupełniamy. Mamy tak x i x z minusem z przodu. Jeżeli x jest 1, to 1 z minusem z przodu to minus 1. Jeżeli x to minus 2, to 1 z minusem z przodu to x z minusem z przodu to minus minus 2, czyli plus 2. Teraz, jeżeli liczba z minusem z przodu to 0,5, to przed dostawieniem tego minusa musiało być minus 0,5. Bo ten dostawiony minus zlikwidował tego, który już był. 0 z minusem to 0. Minus 1/4 z minusem to minus minus 1/4. W związku z tym jest to plus 1/4. Tutaj to samo. Była trójka i dostawiono minusa. Jest minus 3. I było 5,3. Dostawiono minusa. Otrzymano minus 5,3. Zadanie siódme. Uzupełnij tabelę. N widzimy, że zmienia nam się tak, że mamy 1, 2, 2, 3, ale 3 po trójce jest już 5, czyli nie będą to kolejne liczby. 2n. 2n to znaczy, że liczba n zostaje pomnożona przez 2. Czyli 1 zostaje pomnożona przez 2, 2 zostaje pomnożona przez 2. Trójka zostaje pomnożona przez 2 i piątka zostaje pomnożona przez 2. Teraz 18 jest wynikiem mnożenia przez 2. Jakiej liczby? 18 na 2 to 9. 2n plus 1, czyli do tej liczby pomnożonej dodajemy 1. W związku z tym otrzymujemy 3, tu otrzymujemy 5, 7, 19, a tutaj musimy się cofnąć. Zabieramy jedynkę, czyli jest, tutaj musiało być 24, a później dzielimy na 2, czyli na początku musiała być liczba 12. Zadanie ósme. Zapisz w postaci wyrażeń algebraicznych obwód i pole danej figury. Wyrażeń algebraicznych to znaczy działań z tymi literkami. Mamy obwód, czyli
L i obwód liczymy dodając boki. No to boki mamy takie. K dodać 2S dodać 3T. Mamy obwód. Teraz zapiszmy pole. Pole to wzór. 1 druga podstawy razy wysokość. Czyli 1 druga razy podstawa to 2S, a wysokość to K. Tutaj można zrobić działanie, skrócić dwójkę z dwójką, czyli zostają same litery SK. Bo 1 razy SK to po prostu SK. 1 razy się nie pisze przy wyniku. Następnie mamy obwód tej figury i zobaczmy, jakie mamy dodać boki. L to się równa, czyli obwód to się równa, że to jest 2R plus dolny bok to W plus F, bo składa się z dwóch liter. Mamy dwa takie boki, czyli możemy zapisać dwa razy i w nawiasie W plus F. To nawiązanie musi być w nawiasie, bo razy 2 mnożymy całą długość. Gdybyśmy nie napisali nawiasu, to wyszłoby tylko, że mnożymy samą tą długość razy 2, a tej już nie mnożymy. I pole. Pole równoległego boku to podstawa razy wysokość. I znowu musimy pomnożyć całą podstawę, a nie tylko jedną z liter. Cała podstawa to W plus F. I tą podstawę należy pomnożyć przez 2G, czyli wysokość. I ostatni prostokąt mamy. Obwód to suma boków, czyli mamy dwa boki długości P, 2 razy P. Do tego trzeba dołożyć dwa boki długości N i M. Dwa boki długości N plus M. Tu też nawias jest potrzebny. I pole to podstawa, czyli jeden bok, razy drugi bok. A drugi bok to oczywiście N plus M. Musi być w nawiasie, bo mnożymy przez cały bok, a nie tylko przez tą część N. Zadanie dziewiąte. Uzupełnij diagram odpowiednimi wyrażeniami algebraicznymi zgodnie z podanym opisem. Przyjmij, że n jest dodatnią liczbą naturalną. Dobrze, n to jest dodatnia liczba naturalna, warunek. Każda następna liczba jest o 2 większa od poprzedniej. Jeżeli coś jest o 2 większe, czyli pierwsza liczba to było n, to liczba o 2 większa od niej to n plus 2. Z kolei od tej liczba większa to jeszcze dodane 2. Czyli do tej początkowej trzeba dodać 4. Teraz do tej znowu jeszcze 2 trzeba dodać, bo liczba następna musi być znowu o 2 większa, czyli będzie 6. Następna liczba znowu musi być jeszcze o 2 większa, czyli musimy napisać n plus 8. Przykład B, warunek, każda następna liczba jest 2 razy większa. 2 razy większa to znaczy, że należy pomnożyć tą pierwszą liczbę przez 2, czyli 2 razy n. Teraz tą liczbę pomnożyć przez 2. Otrzymamy 4n. Później to razy 2 to jest 8n. I jeszcze 8n razy 2 to 16n. Przykład C. Każda następna liczba jest o 5 mniejsza od poprzedniej. Czyli od jakiejś liczby odjąłem 5 i mam n minus 3. Jaka była liczba, od której odjęto 5 i dała wynik minus 3? Na pewno była na początku literka N, ale oprócz niej była jeszcze dwójka. Dlaczego? Bo jak od dwóch odejmiemy 5, to otrzymamy właśnie minus 3. Minus 3 plus 5 to 2. I znowu, od tej liczby odejmujemy znowu 5 i otrzymamy N minus 8. I od tego jeszcze odejmiemy 5, mamy N minus 13. I po odjęciu jeszcze piątki będziemy mieli n minus 18.
Na diagramie przedstawiono cztery kolejne liczby parzyste. Co oznacza liczba parzysta? Że dzieli się przez 2. Czyli jeżeli to jest kolejna liczba, czyli następująca po sobie. Przypomnijmy sobie, co ile się powtarzają liczby parzyste. Mamy pierwsza liczba parzysta to 2, później jest 4, później 6, 8. Czym różnią się od siebie liczby parzyste? No, jedna liczba parzysta od innej jest albo o 2 większa, albo o 2 mniejsza. W związku z tym liczba o 2 mniejsza od 2n to 2n minus 2. A liczba o 2 większa od 2n to 2n plus 2. A z kolei od tej liczba o 2 większa to 2n plus 4. Na diagramie przedstawiono cztery kolejne liczby nieparzyste. Liczba nieparzysta to liczba parzysta. Myśmy sobie oznaczyli, liczbę parzysta to 2n, czyli podwójność jakaś. No to, żeby otrzymać liczbę nieparzystą, to liczba o 1 większa od parzystej zawsze będzie nieparzysta. I tak samo działa w drugą stronę. Liczba o 1 mniejsza od parzystej to liczba nieparzysta, czyli liczba parzysta to 2n i odejmiemy od niej 1, to mamy liczbę już nieparzystą. I to samo, jeżeli do 2n dodamy 1. Przykład, 4 jest parzysta, liczba o 1 mniejsza to 3 nie jest parzysta i o 1 większa 5 nie jest parzysta. Teraz co musimy dodać znowu? Liczby nieparzyste powtarzają się co 2, co drugą. Czyli liczba nieparzysta to 1, 3, 5, 7. Czyli każda następna liczba nieparzysta jest o 2 większa od poprzedniej liczby nieparzystej. W związku z tym liczba o 2 większa od tej to 2n plus 5. Zadanie 10. Jacek układał kolejne domki z zapałek według przedstawionego wzoru. Uzupełnij tabelę i odpowiedz na pytania. Odpowiedź, czy uwaga, aby ułatwić sobie rozwiązanie zadania, możesz kolorować zapałki. I mamy tak. Numer domku. Liczba zapałek w jednym boku kwadratu. W pierwszym domku mamy jedną zapałkę kwadratu. W drugim domku mamy dwie zapałki w boku kwadratu. W trzecim mamy trzy zapałki w boku kwadratu. No to w czwartym pewnie będą 4, w dziesiątym będzie 10, a w n-owym będzie n. Liczba zapałek, z których składa się kwadrat. Zapałek zawsze w kwadracie jest 4 razy więcej niż w boku. W związku z tym to będzie 4, 8, 12, 16, 40 i 4 razy więcej niż n to 4n. Liczba zapałek ułożonych poziomo na górze dachu. Na górze dachu mamy. W pierwszym nie ma, później jest 1, 2 i tak będzie rosło. Czyli w pierwszym nie ma, później jest 1, 2, 3. Zwróćmy uwagę, że skoro zaczęliśmy liczyć od 0, to liczba poziomych zapałek na dachu będzie zawsze o 1 mniejsza od numeru budynku. W drugim budynku jest 1, w trzecim jest 2, w czwartym jest 3, no to w dziesiątym będzie 9, a w n-tym będzie o 1 mniej, czyli n odjąć 1. Liczba zapałek ukośnych w dachu. Ona się nie zmienia, zawsze są 2. Czyli mamy 2, 2, 2, 2. Liczba wszystkich zapałek. Sumujmy sobie. Zapałki w kwadracie. Boku za kwadratu nie dodajemy. Mamy zapałki, z których składa się kwadrat. Do tego zapałki poziome w dachu i ukośne w dachu. I to daje nam wszystkie zapałki, jakie są na rysunku. W związku z tym 4 plus 0 plus 2, 6. 8, 1, 2, 11. 12 i 4, 16. 16 i 5, 21. 40 i 11, 51. I uwaga, dodajemy. 4n plus
plus n minus 1 plus 2. Osobno grupujemy literki n, osobno liczby. Ile jest literek n? 4 i 1. Czyli literek n jest 5. 5n. A liczby to minus 1 i 2, czyli razem plus 1. I to jest wzór na liczbę zapałek w każdym domku. Ile zapałek będzie w podstawie domku, do którego zbudowania Jacek użył 51 zapałek? Mamy. Liczbę zapałek obliczymy z tego wzoru, który żeśmy sobie ułożyli. Otóż tu mamy wzór, który mówi nam, ile jest wszystkich zapałek. W zadaniu też mamy liczbę wszystkich zapałek. A mamy obliczyć, ile zapałek było w podstawie domku. Spójrzmy, że liczba zapałek w jednym boku kwadratu to jest właśnie liczba w podstawie domku, czyli n. A więc, żeby obliczyć n, to musimy skorzystać z tego wzoru. 5n plus 1. W stylu się składa zapałek domek, czyli w naszym wypadku, w tym zadaniu jest to 51 zapałek. I wykonajmy działanie. Jedynkę przerzućmy na drugą stronę, bo musimy wyliczyć n. Zbywamy się rzeczy niepotrzebnych, czyli jedynki. Po przeniesieniu jedynka staje się minus jedynką, więc mamy 51 minus 1. Przypisujemy 5n i wykonujemy odejmowanie. 51 minus 1 to 50. Podzielmy to na 5, bo chcemy się teraz pozbyć piątki przed n-ką. Czyli n wynosi 10. Odpowiedź. Ile zapałek będzie w podstawie domku, do którego zbudowania Jacek użył 51 zapałek? No będzie ich 10. I tu możemy sobie zobaczyć, że rzeczywiście to wynika z tabelki. 51 zapałek w całym domku oznacza, że 10 w podstawie. Zadanie 11. Kilogram jabłek kosztuje J złoty, a kilogram marchwi M złoty. Krzyś kupił 2 kg jabłek i 3 kg marchwi. Podał sprzedawcy banknot 20 zł i otrzymał resztę, które wyrażenie opisuje, ile reszty otrzymał Krzyś. Jak obliczamy resztę z zakupów? Od sumy, którą żeśmy zapłacili, odejmujemy kwotę zakupów. Zapłacona suma to 20. A kwota zakupów co? Jabłka były pod J złotych. Kupił 2 kg takich jabłek. A więc za jabłka zapłacił 2 kg razy cena za kilogram. 2J. I do tego jeszcze trzeba dodać, ile zapłacił za marchew. 3 kg marchwi kosztowało po m za każdy kilogram. W związku z tym cena marchwi to cena razy ilość, czyli 3m.